To jest południowa audycja Radia Wnet, przed mikrofonem Antonio Paliński, a w studiu następny gość, dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Autor znany słuchaczom Radia Wnet, znawca, prawnik, ale też znawca geopolityki. Przede mną książka, która już od ponad miesiąca jest dostępna, Pacyfik i Eurazja o wojnie. Ten tytuł o wojnie, to rozumiem, tak pan do Klausewica nawiązuje. Nie, no właściwie nawet nie. Chociaż to tak brzmi, po prostu przedmiotem tej książki jest również Opis potencjalnej wojny yy, w wymiarze tym operacyjnym na zachodnim Pacyfiku, ale też drugim powodem było to, że napięcie takie wojenne, jeżeli przez wojnę rozumiemy w ogóle rywalizację o wpływy i o to, jak ład wygląda w Eurazji, yy, ona już trwa, więc. Yy, Stąd jest ta książka, bo ta książka ma dwa poziomy. Ten poziom operacyjny, sztuki wojennej na Teatrze Operacyjnym Zachodniego Pacyfiku, i tu chciałem wprowadzić jak gdyby w symetryczne pole walki, w to jak XXI wiek może wyglądać w kontekście techniki wojskowej, doktryn, koncepcji operacyjnych, co wydawało mi się nowością, ale też na poziomie tym dużym geostrategicznym, czyli rywalizacji o zasoby, rywalizacji od strefy wpływów i, i zmiany ładu światowego, która się właśnie dokonuje i to czujemy. Oglądając telewizję, słuchając radia, że coś się dzieje, jest ten niepokój, prawda, który ludzie odczuwają w kościach i to jest właśnie to. I ta książka ma te dwa poziomy i stąd musiał być ten dodatek o wojnie, bo przed przedmiotem tej rywalizacji są wpływy na Pacyfiku w Eurazji, to geograficzne odniesienie, no a o wojnie to właśnie to, co powiedziałem o tych dwóch poziomach opisu. To przejdźmy na chwilę z rejonu Pacyfiku w rejon nam bliższy, w którym to Napięcie jest szczególnie widoczne. Z jednej strony mamy walki o Mosul, z drugiej strony widzimy, już chyba w tej chwili można powiedzieć, mordy na ludności cywilnej w obleganym zewsząd wschód Aleppo. Jaki jest związek między tym kluczowym strategicznym rejonem świata, między tym co się dzieje, tą narastającą rywalizacją w rejonie zachodniego Pacyfiku, a wojną na Bliskim Wschodzie? Związek jest dwojaki, a właściwie trojaki. Historycznie Bliski Wschód był pasem transmisyjnym głównych linii komunikacyjnych y, świata. Główne linie przebiegały bądź w wymiarze lądowym z Europy do Azji, do Indii, Chin, stare szlaki dwabne i w ogóle ci Kupcy sławni, arabscy i tak dalej, i tak dalej. I to siłą rzeczy z powodu geografii przebiegało przez Lewant i Bliski Wschód, y, a później po odkryciach geograficznych, a zwłaszcza po tym, jak kanał Sueski połączył, z Europy i mocarstwa kolonialne, z zasobami Indii, Chin i w ogóle szerszego świata, no, jest to obszar kluczowy, komunikacyjny. A na dodatek jeszcze w XX wieku była ropa naftowa, jako okazało się, że jest to zasób sam w sobie, nie tylko jako linia komunikacyjna, tylko też jako surowiec. W związku z tym ten obszar stał się ważny dla mocarstw, zwłaszcza morskich, bo one, to, to jest taki ważny moment, ważne miejsce, które Pozwala utrzymać pewną kontrolę sił nad mocarstwami lądowymi, w szczególności dla mocarstw morskich w Wielkiej Brytanii. Historia tego dowodzi, jaki stąd był to obszar istotny. Drugim znaczeniem, o którym mówiłem przy tej trojakości, jest to, że pokazuje to, jak w soczewce, jak Amerykanie słabną. Po prostu. Przypomnijmy sobie, 10 lat temu Amerykanie byli na Bliskim Wschodzie, wręcz fizycznie byli na Bliskim Wschodzie, bo trwała wojna iracka, okupacja Iraku i Amerykanie, no co tu dużo mówić, zaangażowali tam dużo sił środków, poza tym mieli mnóstwo sojuszników i byli dominującą siłą na Bliskim Wschodzie, nawet pomimo porażek. No, świat wygląda zupełnie inaczej na Bliskim Wschodzie. Teraz Amerykanie wychodzą, powstała próżnia bezpieczeństwa, i to pokazuje, co się dzieje, gdy hegemon słabnie i odchodzi. Gdy następuje tak zwany disengagement z terenu, i pozostawia to miejsce dla innych graczy. A to, to miejsce dla innych graczy tworzone jest w, w toku napięć. No w klasycznym jest wojna domowa na jakimś obszarze, gdzie wszyscy inni maczają w tym palce, i to jest właśnie to, co się dzieje teraz. Jest to przejaw właśnie słabnięcia systemu międzynarodowego. A trzeci powód jest taki, że pokazuje to polityka rosyjska, jak Rosjanie próbując rewidować ład światowy, właśnie wsadzają te swoje palce we wszystkie otwierające się drzwi, tak żeby zawsze w przypadku nowego pokoju, nowego kongresu, nowego ładu być zawsze przy stole negocjacyjnym jako kluczowy gracz, kluczowy partner, kluczowy zawodnik. I dlatego są na Bliskim Wschodzie. Jeszcze skupmy się na chwilę na tym słabnącym hegemonie, czy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych mają jakiekolwiek znaczenie dla amerykańskiej polityki zagranicznej, bo czytając pana książkę, trochę dochodzi do wniosku, że to jest pewien mechanizm, że to są po prostu interesy mocarstwa i że tak naprawdę to geografia determinuje, co na przykład Amerykanie czy Chińczycy będą robić i nie ma większego znaczenia, kto zasiądzie w gabinecie w owalnym pokoju. Oczywiście ten determinizm, o którym pan powiedział, nie jest, tak, nie jest tak daleko posunięty. Wiadomo, ludzie mają znaczenie, ich decyzje mają znaczenie. No, wielokrotnie na swoich wykładach mówiłem o tym, że decyzja Chińczyków o, o przekopaniu Wielkiego Kanału i połączenia Północy i Południa Chin nie tylko ocaliła Chiny, ale spowodowała to, że stało się to prawda, imperium w, w dawnych czasach i, i jest to jeden obszar polityczny. I było to dzieło ludzkie. Pokonujące geografię. Budowa kanału słoweńskiego też pokonała geografię, czy kanału panamskiego, więc to nie jest tak, że jest taki determinizm i my nic nie możemy zrobić. Ale jednakowoż te ograniczenia są bardzo istotne, i to chciałem wyrazić, mówiąc o tym, że wybory amerykańskie, jeżeli się zwłaszcza w perspektywie dłuższej patrzy, zasadniczo naprawdę niewiele zmieniają, dlatego że są pewne obiektywne. Interesy, obiektywne rzeczy i obiektywne zjawiska, które zachodzą, zwłaszcza jak się patrzy na nie z pewnej perspektywy czasu. I ci politycy są wybierani tym mechanizmem, i oni muszą się liczyć, bo dlatego są wybierani dlatego są na górze hierarchii społecznej, że potrafią odczytywać te mechanizmy. W związku z tym, akurat to jest pochwała polityków, bo oni są emanacją pewnego, pe pewnego rozumienia. Tego, I dyscypliny, żeby tam się dostać na szczyty. Więc muszą widzieć. I, i o tyle y, 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 uważam, że wybory, oczywiście, w Stanach Zjednoczonych mają bardzo duże znaczenie, dlatego, że po każdych wyborach jest pewne nowe otwarcie, pewna świeżość, pewne, pew, pewne zmiany mogą zajść w wykonywaniu polityki. Natomiast te wybory mogą być, mogą być istotne nawet nie tylko z powodu czy Trump, czy pani Clinton. Tylko, że jest potrzebna zmiana i wykucie nowej wielkiej strategii Stanów Zjednoczonych, swojej roli w świecie, decyzji, czy bronimy starego ładu, czy jednak reformujemy ład i tworzymy nowy z udziałem innych państw, czy powstrzymujemy jednak Rosję i Chiny, i czy bronimy tego ładu globalnego, systemu globalizacji, systemu Bretton Woods i dominacji Stanów Zjednoczonych, supremacji, zwłaszcza widocznej po roku 91 w systemie międzynarodowym. Myślę, że w najbliższych miesiącach nowy prezydent będzie musiał podjąć decyzję w tym zakresie i będzie miał doradców, którzy będą mówili różne rzeczy. Establishment waszyngtański będzie na niego wpływał, będzie opis tego świata, nawet jeżeli Trump jeszcze, to jest możliwe, nie rozumie, na czym polega strategiczna obecność amerykańska w Eurazji, to będzie mu to tłumaczone. I raczej uważam, że wielka zmiana, która może być na przykład niekorzystna dla nas, może wynikać z tego, że zostanie oszacowane, że Amerykanie nie mają zasobów na to, żeby prowadzić tak ambitną politykę. Niż to, że to będzie jakiś błąd ludzki. Tam za dużo ludzi ma coś do powiedzenia. System naprawdę musi. No, mocarstwa nie tworzą się same z siebie. Jest to konsekwentne działanie tysięcy ludzi, e, nakierunkowane na. No, po prostu interes tego państwa i, i to się tak samo nie dzieje. Prawda? E, oczywiście ktoś może podpisać dokument, ktoś powstawać narrację, że ktoś o tym zadecydował i ostatecznie wiadomo, jakaś tam decyzja będzie prezydenta. Natomiast politycy nie żyją w próżni. Są frakcje, koterie, są doradcy, muszą się liczyć z tymi siłami. No i, i dlatego mówię o tym często, że, że mniej istotne jest kto z nazwiska jest prezydentem, bardziej jest ważne, to jaka będzie ocena zasobów na prowadzenie takiej a nie innej polityki? I ona może być dla nas niekorzystna, ponieważ może spowodować uznanie, że nie stać Ameryki na to, żeby tutaj się interesować Europą Wschodnią, tak? Naprawdę nie wiem, co będzie. No, nie wiem, jakie są zasoby naprawdę Stanów Zjednoczonych i jaką percepcję tych zasobów będzie miała nowa administracja. Wydaje mi się to niemożliwe, żeby tak łatwo odpuścili, zwłaszcza Europę Środkowo-Wschodnią, Amerykanie w tej chwili, dlatego że ta Europa Środkowo-Wschodnia jest kluczowa dla zakorzenienia i zakotwiczenia wpływów amerykańskich w Eurazji. No ale przecież po II wojnie światowej nie starczyło Amerykanom sił, żeby być w Europie Środkowo-Wschodniej. Przed nami spotkanie 16 plus 1, tym razem w Rydze politycy Europy właśnie środkowo-wschodniej będą spotykać się z chińską delegacją rządową. Czy Chiny mają tutaj, jak w kontekście tej rywalizacji z Ameryką, o której pan pisze, mają jakieś interesy geopolityczne na tym naszym obszarze? Mają, mają, dlatego, że Chińczycy rozumieją to, o czym rozmawiamy. Rozumieją, że system światowy służy jak interesom mocarstw zachodnich, Stanów Zjednoczonych, linie komunikacyjne morskie i w ogóle jak jest on z, zrobiony ten, ten świat z, z tymi, z Bretton Woods i tak dalej, i tak dalej. Wiedzą, że jest podział pracy w świecie gospodarczy i są dalej półperyferiami, to znaczy muszą konkurować tań, tańszą siłą roboczą, szybszą pracą, a to już nie daje rady samo z siebie, żeby dalej utrzymać ten wzrost gospodarczy, który Chińczycy potrzebują, stąd jest pomysł nowego jedwabnego szlaku. Iście Makinderowski, eee, bardzo ambitny projekt geostrategiczny połączenia szlakiem komunikacyjnym z Chin z Europą, z pominięciem tradycyjnych dróg morskich. Oczywiście tam jest ten morski szlak jedwabny, natomiast on, wiadomo, on nie, żeby trzymać wszystkie opcje, natomiast zasadniczym, który zmieniłby teoretycznie układ sił, i wypchnął interesy amerykańskie i wpływy z Eurazji, byłby nowy jedwabny szlak. I Polska jest e, zwieńczeniem, jak miednica z kręgosłupem. Kręgosłup to szlak, a miednica to Polska. I z powodu geografii, czystej geografii, Polska jest zwieńczeniem szlaku jedwabnego. Czyli bez, bez nas tego nie ma, tak? Bez nas to nie będzie funkcjonować. I, może być, ale gorsze w gorszych stopniu yieldów, tak czyli stopniu stop zwrotu. Ta, że geografia jest trudniejsza. no Niemcy są już dalej. Poza tym są Karpaty, które są przeszkodą. Generalnie Polska jest optym, optymalnym. W ogóle pomost bałtycko-czarnomorski, jeżeli już posługujemy się kryteriami, takimi kategoriami geopolitycznymi, geostrategicznymi, czyli my i Ukraina i nasze terytoria, które monopolizują ruch handlowy ze wschodu na zachód i z północy na południe w Europie. Co daje niesamowite, niesamowicie duże opcje w przypadku istnienia silnej podmiotowości. No i Chińczycy tam, z Szankaju, Pekinu, Patrząc na mapę świata i na mapę Eurazji, widzą to. Widzą to z powodu geografii, widzą to. Stąd my jesteśmy na tym szlaku. Natomiast oczywiście jest to trudne, bo raz, żeby wybudować taki szlak, to trzeba wiele lat. To jest masy lądowe Eurazji. To nie jest morze i woda, która sama powoduje, że statki płyną. Tylko to trzeba zbudować. No to są potrzebne pieniądze. Są niepokoje polityczne w Eurazji, Jest rola Rosji w ogóle całej Azji Środkowej, wpływy amerykańskie, jest Turcja, Bliski Wschód, przynajmniej jego północna część. Jest basen Morza Czarnego, wojna na Ukrainie, rola Ukrainy, no i generalnie rola w ogóle postsowieckiego i przestrzeni, i tak dalej, oraz no, nasza percepcja, tak. No jesteśmy jakby nie było w obozie atlantyckim. Do niego zmierzamy, zmierzaliśmy, do niego. On daje nam poczucie bezpieczeństwa, awansu cywilizacyjnego, w ogóle świat i zachodniej Europy. I no jest to bardzo trudne przedsięwzięcie, w ogóle mentalnie też, żeby zrozumieć to istotne, ale istota polega na tym, że siłę w świecie, pieniądze, wpływy daje życie niedaleko szlaku handlowego, który daje po prostu obrót kapitałowy i możliwości życiowe, powstawanie firm. My po odkryciach geograficznych zostaliśmy pominięci w tym, dlatego że powstał układ morski. Stąd kraje Europy Zachodniej się znacząco wzmocniły kosztem nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale w ogóle całego świata, aż do kulminacji w epoce kolonizacji. I, i my powstał wówczas ten sławny dualizm na łabie i nasza gospodarka oparta, oparta o folwark. I nie mogliśmy się wydobyć z tego, że biedniejsi i słabsi. Do tej pory widać tego skutki. Chociażby w naszej migracji na zachód oraz to, że aspirujemy ciągle do tej Unii, która jest źródłem, pulsującym źródłem siły, pieniędzy, perspektyw życiowych. Bez powstania innego źródła siły, na przykład u nas, bardzo ciężko jest samą wolą i chęcią i marzeniami odmienić to, a jednocześnie... Teoretycznie, teoretycznie, modelowo taki nowy, jedwabny szlak byłby tym, 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 tym nowym. Natomiast jest to trudne, bo wiadomo, my zawsze jesteśmy w kierunku świata atlantyckiego. Nasze bezpieczeństwo zależy w tej chwili od Stanów Zjednoczonych i powodowałoby to no, dużo napięć z naszymi partnerami. Już nie mówiąc o przeprowadzeniu tego, ja mówię o modelu. To chcą zrobić Chińczycy. I tak chcą, żeby wyglądał świat XXI wieku. W tej układance jest jeszcze słabnąca, ale jednak potężna Rosja. Wydaje się, że w tej chwili świat zachodni bardzo lubi się tą Rosją straszyć. Nawet u nas ukazują się tłumaczenia książek wydawanych przez amerykańskich wojskowych, gdzie jest dokładnie umówione, jak będzie wydawać wojn, wyglądać wojna z Rosją. Do czego dąży prezydent Putin? Czy to jest tylko takie straszenie, żeby, tak jak pan tu przedstawiał wielokrotnie, wstawić tą swoją nogę w ten Wstający nowy ład, żeby Rosja też została w nim uwzględniona? Czy też jest tak, jak sądzą niektórzy, możliwe, żeby ta słabnąca Rosja jeszcze wykorzystała moment, kiedy stać na jakąś akcję militarną i na przykład zajęła kraje bałtyckie? Rosja znalazła się w takim punkcie, iż uważa, że formalny ład międzynarodowy powstały po 1991 roku, po upadku Sowietów, nie odzwierciedla aktualnego układu sił realnego. A mianowicie twierdzi, że Amerykanie są słabsi, Europejczycy nie mają już takich wpływów w świecie, Rosja jest znacznie silniejsza niż przy rozpadzie Sowietów i należy się z nią liczyć. A Chiny, już nie mówiąc, że też i to Ławrow często mówi, że Chiny są supermocarstwem gospodarczym, a też ten świat po 1991 roku im tego nie daje, zarówno w, w kontekście obsadzania stanowisk, banków światowych i tak dalej, ale również poprzez to, jak wygląda podział pracy na przykład światowy, albo poprzez to, jak wygląda pożyczanie pieniędzy, albo poprzez to, gdzie się ma, jakie wpływy. I, no i to jest taka natura człowieka, chłopsowska po prostu, tak? Kto kogo, czy też kto ustanawia reguły gry. I Rosjanie uważają, że na tej przestrzeni blisko ich, oni będą ustanawiać reguły gry, a świat atlantycki uważa, że, ten, że oni będą z kolei ustanawiać reguły gry. Dlatego, że i to amerykańskie, zwłaszcza percepcja, że te reguły gry były dobre i fajne dla wszystkich. Przecież stworzyliśmy pokój, stworzyliśmy ład globalny, ludzie się wymieniają, jest liberalizm, ludzie jak gdyby dajemy pokój. I Amerykanie, zwłaszcza konstruktywiści amerykańscy, mają takie przekonanie i nie rozumieją, dlaczego ten Putin tak nie chce tego uznać. No i my jesteśmy uwięzieni pomiędzy tymi siłami. Jeżeli odrzucimy oczywiście takie kwestie tożsamościowe, bo my geograficznie jesteśmy pomiędzy jedną siłą a drugą i, i wiadomo, że nie chcemy mieć Rosjan, bo uważamy, że. Polity... Nie chcemy oczywiście, bo są blisko, że politycznie nami dominowali, boimy się ich. Chyba też nie bardzo szanujemy ich rozwiązania cywilizacyjne i to, jak to państwo i świat wygląda. W związku z tym za wszelką cenę chcemy przetrwania świata atlantyckiego i żeby Amerykanie byli tak silni i wygrali, w ogóle jeszcze żeby byli silniejsi i żeby jeszcze nam pomogli zbudować Międzymorze, odtworzyć wpływy pierwszej Rzeczypospolitej i wreszcie ostatecznie pokonać tą Rosję. A Radosław Pyfel tutaj wczoraj tłumaczył w poranku w Net, że to Chińczycy mogą nam pomóc odbudować Międzymorze. No zobaczymy, obawiam się, że jak sami sobie nie pomożemy, nikt nam nie pomoże. Pana książka, ona ma taki dwoisty charakter, bo z jednej strony to jest analiza geopolityczna, a z drugiej strony bardzo głęboko wchodzi pan w kwestie techniczne, w analizę uzbrojenia. Opisuje pan w jaki sposób ta przyszła wojna może wyglądać, odwołując się do twardych danych zaczerpniętych ze źródeł amerykańskich, często też chińskich. Myśmy kiedyś zresztą tu odbyli na antenie Radia taką rozmowę, gdzie żeśmy po prostu rozmawiali o tym, jak będzie wyglądać ta wojna, gdzie jest, skąd lotniskowce będą płynąć, Ale teraz bym się chciał zapytać, jak wygląda recepcja? Bo to już ponad miesiąc, kiedy Pana praca się ukazała, odbył Pan cały szereg spotkań, również w różnych poważnych ośrodkach, w Sztuki Wojennej, w różnych takich ośrodkach myślenia strategicznego, intelektualnego. Czy spotkał Pan wśród ludzi, którzy mają jakiś wpływ na polską politykę, kogoś, kto się tym zainteresował, kto nie tylko wyraził taką tutaj uznanie, że o ciekawa książka, ale jakby chciałby. Wyciągnąć jakieś wnioski albo wprost przeciwnie powiedzieć, nie pan się myli, to tak nie będzie wyglądać. Tak, odbywam takie rozmowy. Krótka odpowiedź na bardzo długie pytanie. To znaczy, że pytanie było zbyt długie. Jeszcze będę chciał podrążyć trochę te sprawy uzbrojenia. Wszyscy się w tej chwili na nich znają od czasu, jak wszyscy dyskutują o tych nieszczęsnych karakalach. W jaką stronę powinna pójść modernizacja polskiej armii? No, to jest bardzo trudne pytanie. I trzeba na nie bardzo krótko odpowiedzieć, bo już nie mamy zbyt wiele czasu. E, tak, ja bym bardziej, mniej się koncentrował na konkretnych produktach uzbrojenia. I też nie robiłem zasadniczo tego w książce. Mi chodzi raczej o koncepcję operacyjną użycia sił zbrojnych. Tak? To znaczy, do czego mają służyć? Co przewidujemy, jakie użycie mogą znaleźć siły zbrojne RP w najbliższych 15-20 latach? Oczywiście jest perspektywa krótkoterminowa, średnio i długoterminowa, ale jakie narzędzie potrzebujemy do realizacji polskiej polityki? I od tego trzeba zacząć. Wydaje mi się, że często dyskusje w Polsce sprowadzają się do tego, że ten miłowiec dalej leci, ten, ten bliżej, ten ma nośność czy inne rzeczy. Natomiast nie, nie w tym rzecz. Rzecz jest w tym, jaki musi, do czego mają służyć siły zbrojne. Jeżeli na przykład bylibyśmy mocarstwem kolonialnym, mającym posiadłości zamorskie, to potrzebowalibyśmy silnej floty, która by utrzymywała te linie komunikacyjne. W związku z tym, że nie jesteśmy, a Bałtyk jest obszarem właściwie zamkniętym i kto kontroluje ciśnienie induńskie, kontroluje los naszej floty, która z drugiej strony jest bardzo drogim, flota jest zawsze najdroższym rodzajem sił zbrojnych. To generalnie myślę, że możemy sobie odpuścić budowę ambitnej floty. Czyli nie musimy popełniać tego błędu Drugiej Rzeczpospolitej, która na bardzo się, dużo zainwestowała. Się, a później ta flota służyła interesom imperialnym Wielkiej Brytanii. Za co zresztą wystawiono no w Polsce rachunek potem, prawda? nasi marynarze umierali na drogach arktycznych do Murmańska, wzmacniając Sowiety. I, i no to taka brutalna prawda, proszę mi wybaczyć, ale do tego to się sprowadza. I. I Sowiety, które nam odebrały przecież kresy i zniszczyły naszą państwowość. I, 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 i to jest właśnie ta, ta różnica interesów między wielkimi mocarstwami a Polską i interesami. Myślę sobie, że musimy też bardzo dobrze skalibrować sobie i tu za mało czasu mam, żeby odpowiedzieć na to krótkoterminowe potrzeby, a długoterminowe. Krótkoterminowo wydaje mi się rzeczywiście, że jest pewne ryzyko tej, 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 tej wschodniej flanki. I musimy szybko znaleźć jakąś odpowiedź na to i to pra prawdopodobnie kanalizuje, kanalizować powinno wysiłki modernizacyjne, natomiast w ogóle formuła docelowa sił zbrojnych RP powinna być taka, gdy ten już nowy ład się będzie wykuwał, to potrwa pewnie 20 lat. Że my musimy z powodu geografii, bo jesteśmy na Środkowej środkowoeuropejskiej, możemy mieć niepokój na wschodzie, nie wiadomo co będzie z Ukrainą, nie wiadomo co będzie z Białorusią, nie wiadomo, czy się Rosja nie rozpadnie, nie wiadomo co będzie z państwami bałtyckimi, być skoncentrowani na tym kierunku. I jak się ma kraj nizinny, to trzeba mieć ofensywne zdolności operacyjne, po prostu, bo, bo tak, bo tak determinuje geografia. I musimy mieć siły zbrojne RP zdolne do projekcji siły w naszym regionie. I siły zbrojne gotowe być właśnie samodzielnymi za 10-15 lat. Bo nie wiadomo, jak będzie wyglądał ład światowy wtedy. Nie wiadomo, czy Amerykanie dalej będą dominujący w systemie. Chcielibyśmy, bo dało nam to pokój. Ale przynajmniej, że od Polski zasadniczo to nie zależy, czy Trump odwoła wojska, prawda? Hmm. Stąd. Na to pytanie pewnie za jakiś czas będziemy mogli. Odpowiedzieć. Ład Światowy będzie się jakiś czas wykuwał, zanim się wykuje. Mam nadzieję, że z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem jeszcze będziemy mieli okazję w radiu, w net rozmawiać. Tymczasem polecamy wszystkim książkę Pacyfiki, Eurazja o wojnie. Jest to bardzo solidna analiza międzynarodowej sytuacji geopolitycznej. Jest to bardzo solidna dawka wiedzy i jest to bardzo dobra książka. Dziękuję panu za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa również. Dziękuję pięknie. To była południowa audycja Radia WNET, mówił Antonio Paliński, audycję zrealizował Jakub Hof.